Anna Tamleczko, witam Państwa, a ze mną w studiu Anna Michałek-Kiełbasa, kierownik zespołu zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Panią. Bezpłatne warsztaty, dni otwarte instytucji czy spotkania ze specjalistami. Tak przebiega Ogólnopolski Tydzień Kariery. W tym roku przebiega pod hasłem Znajdź swojego doradcę kariery. No właśnie, kim w zasadzie jest doradca, jaką pełni rolę? Właśnie okazuje się, że bardzo wiele osób w ogóle nie wie, na czym polega praca doradcy zawodowego, w czym może pomóc doradca zawodowy. Jest też bardzo niedostateczna wiedza osób na temat celów doradztwa zawodowego, form jego prowadzenia, brak wiedzy na temat instytucji, które udzielają takiego wsparcia, jak również same osoby, które mogą korzystać z doradztwa zawodowego, nie wiedzą, jakie będą miały z tego korzyści. No właśnie, w czym w takim razie pomaga nam doradca? Doradca zawodowy pomaga nam przede wszystkim w poznaniu specyfiki rynku pracy, pomaga nam przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, pomaga przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, czyli życiorys zawodowy, list motywacyjny, pomaga nam przygotować się do autoprezentacji przed pracodawcą. Jak wiemy, ta autoprezentacja jest bardzo ważna, ponieważ pierwsze wrażenie to jest 21 sekund, 21 gestów i 21 wypowiedzianych słów. I pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Później bardzo trudno jest je odbudować. No właśnie, a niekoniecznie osoby, które kończą studia, są przygotowane do takiej rozmowy. Tak, i z tym się spotykamy na co dzień, że osoby niekiedy z bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i którym wydaje się, że właściwie wiedzą wszystko, wiedzą jak się zachować, to w kontakcie z doradcą zawodowym wychodzą pewne braki wiedzy na temat podstawowych właśnie zachowań, braki dotyczące dokumentów aplikacyjnych. Osoby często korzystają, przygotowując takie dokumenty, ze strony internetowej, gdzieś ktoś znajomy im pomaga, natomiast później... Czyli wyszukujemy schemat, który kopiujemy i rozsyłamy do pracodawców. No właśnie, to podobno jest największy błąd osób, oczywiście, które poszukują pracy, że robią jedno CV i rozsyłają do wielu pracodawców. Dokładnie. CV powinno być skrojone na miarę konkretnej oferty pracy. Powinniśmy się, przygotowując takie CV, zapoznać z firmą, zapoznać z wymaganiami na dane stanowisko pracy. Musimy zweryfikować to, co umiemy, jakie posiadamy doświadczenie, wiedzę, żeby to później ładnie wszystko opisać i pokazać w tym CV. I oczywiście to CV też jest naszą taką pierwszą wizytówką u pracodawcy. Pracodawca na podstawie tego CV, zanim zaprosi nas na rozmowę kwalifikacyjną, już sobie wyrabia pierwsze zdanie o nas. CV, które jest przygotowane nieprofesjonalnie, niewłaściwie, właśnie tak sztampowo, od razu jest odrzucane. No właśnie, są jakieś takie zasady podstawowe wzorcowego CV? Zdjęcie na pewno nie z wakacji. Na pewno nie zdjęcie z wakacji, jeżeli już zdjęcie, to w jakimś oficjalnym stroju. CV ma też pewną określoną strukturę. Są też różne rodzaje tych listów motywacyjnych. Oczywiście zapraszamy do naszych doradców, którzy już popracują z każdym indywidualnie i przygotują takie indywidualne CV przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Czyli taki doradca zawodowy to taki nasz osobisty menadżer, który zupełnie bezinteresownie, w zasadzie bezpłatnie pomoże nam odnaleźć się na tym trudnym rynku pracy. Możemy tak o tym powiedzieć. Oczywiście w naszym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, które mieści się na Alei Solidarności 5-9 na pierwszym piętrze, uzyskają osoby zainteresowane fachową pomoc i bezpłatną pomoc doradcy zawodowego. Najlepiej jest oczywiście umówić się na takie spotkanie z doradcą, bo doradcy mają już pewien harmonogram prac, umówione spotkania z osobami, ale jeżeli ktoś przyjdzie bez umówienia się, to być może uda mu się spotkać od razu z doradcą, a jeśli nie, to zostanie umówione na jakiś kolejny termin spotkania. Temu, co mówiłyśmy na początku, że wiele osób nie wie, że istnieją tacy doradcy, to jednak spora część już wie i korzysta w ciągu całego roku. Tak, przychodzi do nas bardzo wiele osób i tutaj przekrój
grupy jest bardzo duży, bo z naszych usług korzystają osoby młode, które wkraczają dopiero na rynek pracy, absolwenci szkół, studenci, przychodzą rodzice na przykład, żeby zaplanować przyszłość zawodową swojego dziecka. Przychodzą również osoby pracujące, które na przykład biorą udział w warsztatach radzenie sobie ze stresem, gdzie mogą dowiedzieć się, jakie są czynniki stresogenne, jakie są rodzaje stresu, jak sobie z nimi radzić. Osoby pracujące też bardzo często biorą u nas udział w takich warsztatach zarządzania czasem. Także nasza oferta jest bogata i dostosowana dla różnych właśnie. Nie tylko dla absolwentów, bo rozumiem, że jeżeli ktoś pracował kilkanaście czy czasami nawet kilkadziesiąt lat, nagle traci pracę i pewnie nie pamięta już, jak to się szuka pracy. Tak, tym osobom jest bardzo trudno. Bardzo trudno jest takim osobom, które wiele lat pracują w jednym zakładzie pracy. Te osoby są z reguły bardzo oderwane od rynku pracy. Nie wiedzą nic o tym, jakie są w tej chwili wymagania pracodawców. Nie wiedzą w ogóle, jak poszukiwać pracy, a my też przygotowujemy te osoby do poszukiwania pracy poprzez na przykład warsztaty grupowe z metod poszukiwania pracy, bo są różne metody. I dla tych osób bardzo ważna jest właśnie pomoc doradcy zawodowego. Powiedziała Pani, że osoby, które szukają pracy, nie są przygotowane w zasadzie do tego poszukiwania, zwłaszcza do rozmowy z pracodawcą. Tak. Jak w takim razie przygotować się do rozmowy z pracodawcą? Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby zadbać tutaj też o swój wizerunek, odpowiedni strój. Czyli jaki? Czyli jaki? No strój oficjalny przede wszystkim. Nie może być to jakiś strój wieczorowy w przypadku pań. Krótkie spódnice, jakiś wyzywający makijaż, biżuteria taka wyeksponowana. Raczej taki stonowany, wizytowy strój. Najlepiej, żeby to była jakaś koszula, marynarka. W przypadku panów obowiązkowo garnitur. Powinniśmy mieć ze sobą dokumenty aplikacyjne przygotowane. No i też musimy być przygotowani do tej rozmowy. Musimy być przygotowani do tego, że pracodawca może nam zadać różne, trudne pytania, na które jeszcze w sytuacji takiego stresu, bo jest to rozmowa kwalifikacyjna, będzie nam trudno odpowiedzieć. Więc tutaj nasi doradcy też właśnie przygotowują do takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzimy takie zajęcia grupowe, gdzie przygotowujemy do takiej rozmowy, nawet nagrywamy na kamerę takie symulowane rozmowy, później te osoby mogą sobie to obejrzeć, zobaczyć jak wypadły, mają taką informację zwrotną, jakie błędy popełniły, czego powinny unikać, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Mowa ciała też z pewnością Mowa jest ważna. Mowa ciała jest niesamowicie ważna. To, czego uczą się między innymi politycy, chociażby przed debatami. Piramidki i tego typu sprawy. Tak, mowa ciała tutaj też nas zdradza. Bardzo ważne jest też, w jakiej rozmowie kwalifikacyjnej będziemy brać udział. A jakie gafy najczęściej popełniają osoby, które szukają pracy? Ja na przykład spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, gdzie podczas rozmowy z pracodawcą kilka osób, które przyszły na taką rozmowę, wchodziły kolejno, zachowywały się zupełnie nieadekwatnie, niestosownie do tej sytuacji. Na przykład młody pan przyszedł z kolą w ręku, inny pan ziewał podczas rozmowy. Osoby nie umiały odpowiadać na pytania, które dotyczyły ich jakby doświadczenia zawodowego. Nie były pewne, jaki staż pracy mają, jakie umiejętności posiadają, czy znają rysunek techniczny, czy mają uprawnienia. Osoby te też przychodziły bez dokumentów aplikacyjnych, także nie mogły tutaj przedstawić pracodawcy życiorysu, na który mógłby spojrzeć, przeanalizować, więc... Mówimy o tym, że młodzi ludzie często nie są przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej, ale rozumiem, że taka rozmowa kwalifikacyjna to także duże wyzwanie dla pracodawców, bo teraz coraz głośniej mówi się o tak zwanym pokoleniu Y, czyli osobach urodzonych po 1982 roku, które przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną z roszczeniami. Te osoby wiedzą, czego chcą. I nawet jeżeli nie mówią o wysokich zarobkach, to mówią o tym, że chcą się w firmie rozwijać, że na przykład chcą mieć bardzo elastyczny czas pracy. Czy pracodawcy są
przygotowani na taką rozmowę z takim młodym człowiekiem? Myślę, że pracodawcy nie do końca są jeszcze przygotowani na rozmowę z takimi osobami. Myślę, że z tym będą coraz częściej się zmagać i będą musieli się dostosować do zmian na rynku pracy. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby młode, to rzeczywiście ich wymagania są wysokie. Oni zupełnie inaczej podchodzą do pracy, do siebie, niż to pokolenie X. Zdecydowanie inaczej. Ale myśli Pani, że właśnie w tym kierunku będziemy dążyć, że żyje się nie po to, żeby pracować, tylko pracuje się po to, żeby żyć? Trudno powiedzieć, w jakim to kierunku pójdzie. Myślę, że praca jest bardzo ważnym elementem naszego życia, ale oczywiście nie jest na pierwszym miejscu. Wiem, że również wiele osób, które wybierają się na rozmowę kwalifikacyjną, zastanawiają się, czy podczas takiej pierwszej rozmowy z pracodawcą wypada zapytać o zarobki. Raczej to pracodawca podczas takiej rozmowy poinformuje nas o zarobkach, jakie może zaproponować. Ewentualnie on zapyta nas, jakich zarobków byśmy oczekiwali. Wiemy już, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać tego własnego, osobistego menadżera, czyli doradcę. Mówiłeś coś? Dobra. Wiemy. Dobra. Wiemy już, gdzie szukać tego naszego osobistego menadżera, tego doradcy zawodowego. Tacy specjaliści są również w Tarnowie. Natomiast gdzie możemy szukać ofert pracy, takich bezpiecznych, pewnych, bo wiemy, że młodzi ludzie dzisiaj głównie szukają w internecie. Czy są jakieś takie bezpieczne portale z pracą, chociażby z ofertami pracy za granicą przede wszystkim? Tak, są takie portale. Są to portale w ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia, czyli EURES. U nas, w naszej jednostce, czyli w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mamy zatrudnionego doradcę EURES oraz asystenta EURES, którzy udostępnią nam te strony internetowe związane z ofertami pracy za granicą. Przygotują nas też również do bezpiecznie wyjechać za granicę. Również prowadzimy takie zajęcia, podczas których zostaniemy poinformowani, jakie dokumenty tam powinniśmy ze sobą zabrać, o jakie dokumenty musimy zadbać, wracając tutaj do Polski, co musimy ze sobą przywieźć. Poza tym doradca EURES, asystent EURES opowie nam, jakie są warunki życia i pracy za granicą, w tym kraju docelowym, do którego się wybieramy, na jakie wynagrodzenia możemy liczyć, jaki jest system podatków, opieka zdrowotna. Także tutaj dysponujemy bardzo szeroką informacją dla osób, które wybierają się za granicę. A czy te wszystkie zasady, o których Pani mówiła, rozmowa kwalifikacyjna, CV, one również obowiązują za granicą, czy zagraniczni pracodawcy mają inne wymagania? Tu jest bardzo różnie to wygląda. Oczywiście to wszystko zależy od kraju, gdzie się wybieramy. Aczkolwiek w bazie ofert EURES z reguły nie spotykamy się często z takimi stanowiskami specjalistycznymi, bo wiadomo, rozmowa kwalifikacyjna też wygląda inaczej, jeżeli o pracę ubiega się przyszły menadżer, czy inaczej, jeżeli o pracę ubiega się osoba, która będzie pracować na stanowisku takich prac prostych, jak na przykład, nie wiem, sprzątanie, dozór obiektu. Więc tutaj też są duże różnice. Tarnowianie chętnie wyjeżdżają za granicę, czy raczej szukają czegoś na miejscu? Tarnowianie dosyć chętnie wyjeżdżają za granicę, co pokazały ostatnie badania, ale bardzo wiele osób szuka pracy tutaj w Tarnowie. No wiemy, z pracą w Tarnowie jest bardzo trudno. Wiele osób dojeżdża do pracy do Krakowa codziennie i widzę, że to już ten dojazd, te 80 km w jedną stronę, nie stanowi już takiej bariery jak kiedyś. Ale zdarza się wiele osób takich, dla których dojazd 20 km do pracy stanowi już duży problem i myślę, że takie osoby powinny troszkę zweryfikować swoje poglądy i przestawić się
dostosować do sytuacji, że niekiedy nawet miejsce zamieszkania musimy zmienić po to, żeby znaleźć tą wymarzoną pracę. Takie czasy, można takie powiedzieć. Takie czasy, tak. Bardzo dziękuję. Anna Michałek-Kiełbasa, kierownik zespołu zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.